Okej. Pomodlę się. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękuję za każde serce, które, Panie Jezu, słucha Twoich słów, Panie Jezu, je wykonuje, Panie Jezu. Za to, że Ty się pochylasz, Panie Jezu, nad każdym do Ciebie wołającym szczerze człowiekiem, Panie Jezu, i osobą, która woła do Ciebie, Panie Jezu, i która pragnie zmiany swojego życia, Boże. Ja Ci tak bardzo dziękuję, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, Panie. Niech Tobie będzie chwała i cześć. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania: Złota recepta. Jak już na Facebooku mogliście zobaczyć. I wiecie, każde kazanie by można było tytułować tym tytułem: Złota recepta. Dlaczego? Bo jak się czyta Słowo Boże i słucha się Go, nie tylko słyszy, ale słucha się Go, czyli bierze się Go w życie w całości, jak jest, i wykonuje, to ono zaczyna zmieniać rzeczywistość. Gorzej jest, jak się je słyszy i się je obrabia w ramki i zostaje gdzieś tam na ścianie w naszych wspomnieniach, że to nie do mnie, to mnie nie dotyka, to mnie akurat nie dotyczy, to nie ja. I wtedy takie słowo sobie jest gdzieś w zaciszu. To się zazwyczaj nazywa konserwatorium albo muzeum i to słowo nie wykona pracy. Ale jak się chce słowa słuchać, to bez względu na to, jakie ono jest, to się je bierze i wykonuje. Mimo że czasami to słowo jest mniej pokrzepiające, ale zawsze Słowo Boże jest ożywcze. I to jest prawda. Słowo Boże zawsze ożywia. I dzisiaj chciałem... wiecie, jakość w dzisiejszym świecie po prostu się zaciera. Wiecie, jakość czegokolwiek. Mamy mechanika samochodowego, jakość części się zaciera. Dlaczego? Bo pytam się go, no tamte tańsze chińskie. A on mówi, nie, to w tych samych fabrykach produkowane. Czy to oryginalne, czy jakość się gdzieś zaciera. I diabłu zależy na tym, żeby jakość w Twoim życiu się po prostu zatarła. Żebyś nie umiał rozróżnić jakości, żeby to się zatarło. Że jakość zacznie nie mieć dla Ciebie kompletnie jakiegokolwiek znaczenia. Będzie Ci wszystko równo, co to jest, aby było. Ale jakość ma ogromne znaczenie w tym, co chcesz budować z Panem i Zbawcą. Jakość ma ogromne znaczenie. I dzisiaj chciałem opowiedzieć historię dwóch braci. Wiecie, i nie będę mówił tu o tym przykładzie dwóch braci, których Jezus wywołał do tablicy. Na zasadzie jeden, który dostał polecenie od ojca i z chęcią powiedział, tak, je wykonam, wyszedł i nie wykonał. A drugi był oporny, nie chcę, ale po dłuższym czasie zastanowił się nad tym, co tata mówił, poszedł i wykonał pracę. Jezus zadał takie pytanie, który wykonał wolę Bożą? Wtedy wszyscy wiedzieli, kto wykonał wolę ojca. Ja nie chcę mówić dzisiaj o tym przykładzie. Chociaż, jak widać po wstępie, bardzo mnie kusiło. Dwóch braci. Ale chcę dzisiaj mówić o dwóch braciach ze Starego Testamentu. To są dwaj bracia, początek jakby ksiąg Biblii. I chcę mówić o Jakubie i Ezawie. Kojarzycie tych dwóch braci. Ja wam powiem, ta historia jakby przekonała moje serce po wczorajszych słowach mojej córeczki najmłodszej.
moje serce przeszyło jakby do głębi. I Izaak i Rebeka mieli dwóch synów, Jakuba i Ezawa. I można by było powiedzieć, historia się zaczyna toczyć w momencie, kiedy już się rodzą. Jeden trzyma zapięte drugiego, nie chce go puścić. I wiecie, już zaczyna się pewna historia w ich życiu. Do tej historii możemy dołączyć fakt, że Rebeka miłowała Jakuba, a tata miłował tego chłopa, takiego faceta, mniej delikatnego, bardziej takiego, wiecie, postawnego, gotowego do pracy. No niestety ta miłość rodziców się tak między tymi dwoma braćmi podzieliła. I wiecie, w tej historii chciałem zwrócić uwagę na postawę Ezawa i postawę Jakuba. Te dwie postawy w tej historii, do której będę powracał, były jakby inne na pierwszy rzut oka. I wiecie, z Biblii wiemy, kim był Ezaw. Ezaw był myśliwym, człowiekiem, który lubiał to, co robi, chodził na polowania, a Jakub był takim, wiecie, chłopczykiem dmuchanym przez mamę. Delikatnym, miłym, sympatycznym, takim, wiecie, w domu mamusia przytuli, mamusia powie, syneczku, tak. I wiecie, od razu z tej sytuacji wiadomo, że chłopowi, facetowi, czyli mężczyźnie, kto przypada jakby bardziej do serca. Ja wiem, że jest XXI wiek i powiesz, Marek, możesz się grubo pomylić. Mówimy o standardach i normalnych zasadach, ok? Ezaw był myśliwym. I to byli dwaj bracia, których czas urodzenia dzielił zaledwie kilka sekund, kilka minut, bo byli bliźniakami. Praktycznie ich narodziny nie różniły się czasowo za wiele. Ale mimo to Ezaw urodził się jako pierwszy. Ezaw urodził się jako osoba, która była pierworodna w tym oto, jakby w tej oto rodzinie. Był pierworodnym synem Jakuba. Wiecie, w dzisiejszych czasach słowo pierworodne wiele nie oznacza. W dzisiejszych czasach, jak ktoś jest pierworodnym, wiele nie znaczy, tylko tyle, że musi robić picie swoim siostrom, zbierać po nich klocki, czasami kapcie, być może czasami musi iść je okąpać albo wytrzeć po kąpieli. Co to wielkiego oznacza? W sumie tylko obowiązki i inne rzeczy. Takie, które niekoniecznie mogą się podobać. Niekoniecznie do których możemy przywiązywać wagę, niekoniecznie do których uważamy, że są, wiecie, wyjątkowe. I chcę zacząć pierwszym momentem, w którym, który w Biblii jest napisany, gdzie Ezaw zignorował to, kim się urodził, gdzie go Pan Bóg postawił, gdzie Pan Bóg jakby go powołał. Gdzie Ezaw jakby zignorował to miejsce, w którym się znajdował. Był postawiony przez Pana Boga, czyli był pierworodny i zignorował to tam, gdzie go Pan Bóg postawił. A więc czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, 25 rozdział. Od 32 wiersza.
A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw i przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezafowi chleb, ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Moi kochani, sytuacja jest taka. Ezaw poszedł na pole, robił to, co kochał, był bardzo zmęczony. Zmęczony już był totalnie tym, co go otaczało. Przyszedł być może z łukiem, ze strzałami, rzucił kołczan w róg. Wiecie, i czuję piękny zapach pięknej zupy, pięknej soczewicy. I mu ten zapach tak bardzo się podoba, że jego umysł zaczyna pracować. I wiecie, Jakub do pierworodztwa trochę podszedł inaczej. Wiedział, że to jest coś wyjątkowego i szczególnego, więc widząc sytuację i wykorzystując sytuację, mówi Ezawowi tak. Sprzedaj mi pierworodztwo, a ja dam ci miskę soczewicy. I Ezaw wtedy się zgadza. Wiecie, i kiedy w tym momencie myślimy o Ezawie, który jakby wzgardził tym, do czego Pan Bóg go powołał. Wiecie, Pan Bóg go postawił, okoliczności i sytuacje były niesprzyjające i mówi, nie, nie chcę, dziękuję, nie podoba mi się to, wolę tą zupkę zjeść teraz szybko i na miejscu. Jakub wykorzystuje tą sytuację. I wiecie, kiedy myślałem o tej historii i kiedy moja wczoraj córeczka jakby skruszyła moje serce, zasiała mi pewną myśl, to wiedziałem, że dzisiaj się będę dzielił już tym słowem. Kiedy przyszedłem z pracy, a tydzień mieliśmy taki dosyć intensywny, wiecie, przed wyjazdem różne rzeczy, tu coś kupić, tam coś załatwić, tam gdzieś pójść. I dosyć intensywnie to wszystko było, ale Pan Bóg tak to wszystko poukładał, że naprawdę możemy być zadowoleni z tego tygodnia, który nam fajnie minął. Wiecie, przyszedłem z pracy, zjadłem, położyłem się na tej naszej kanapie w livingu i przeglądałem tam różne rzeczy, wiecie, bo w pracy to tak człowiek tylko szybciutko coś zajrzy, odpisze coś tam i zacząłem przeglądać tam te różne rzeczy i naprawdę mi się nie chciało wstawać nigdzie. Ja miałem ochotę tam leżeć i miałem dość, tak chciałem odpocząć. Wiecie, a moja Oliwka biegała po placu przed oknami. Biegała i nagle zaczyna wołać, tata, kurczaki, pierwszy wysłannik, Filip, idź zobaczyć, co ona chce. Pierwszy wysłannik idzie i mówi, Oliwka, czego chcesz? A Oliwka, ja chcę tatę. No zapytaj się, może picie jej zrobić albo coś. A Oliwka, ja chcę tatę. Pierwszy wysłannik nawalił. Mówię, Agata, wstań i idź do niej. Mówię, idź, załatw sprawę. Nie? I Agata wstaje, idzie do Oliwki, a Oliwka mówi, że nie, że ona chce tatę. I wiecie, wstałem z tego łóżka i poszedłem do mojej Oliwki, a Oliwka rzuciła mi się na szyję i mi mówi, kocham cię, tatusiu. I sobie pomyślałem, jak często ja, bo mi się nie chce, ignoruję coś, co Pan Bóg mi powierzył. Jak często ja ignoruję coś, co Pan Bóg mi powierzył. I chciałem dzisiaj się nad wami z wami zastanowić, nad tymi dwoma braćmi. Dwojgiem braci? Dwoma braćmi, przepraszam. Jeden Ezaw,
który zignorował to miejsce, w którym Pan Bóg go postawił. Swoją niechęcią, tym, że mu się nie chce, tym, że ma dość, że on jest zmęczony, zignorował dosłownie powołanie, w którym Pan Bóg go postawił. Bo okoliczności nie sprzyjają, a ta zupa tak fajnie pachnie. Ta zupa tak fajnie pachnie, a ja mam tak naprawdę fajne mięso, ale zanim je przyrządzę, to jeszcze minie 3 godziny. Ono będzie pysznie smakować, ale tu mam od razu. Ale tu mam od razu. Wiecie, na wspaniałe rzeczy trzeba czasami wytrwale poczekać. Na wspaniałe rzeczy trzeba wytrwałej pracy. W trudzie i w znoju. Wiecie, ale drugi brat nie skończył swojej farsy. Nie skończył swojego działania. Wiecie, parę lat później, kiedy już jego ojciec obupadł z sił i przyszedł moment, w którym tata udziela błogosławieństwa swoim dzieciom i przychodzi moment, w którym chce pobłogosławić swojemu pierworodnemu synowi. Wiecie, tata nie wie o tej farsie, która się wydarzyła parę lat wcześniej, że jego ukochany syn, jego myśliwy, jego oczko w głowie tak zignorowało coś, w czym go Pan Bóg usadowił. Tak zignorowało coś, co było tak bardzo istotne. On nie był tego świadomy. I mama mówi Jakubowi tak. Tata słaby, już ma dość troszkę, będzie za chwilę odchodził z tego świata. Przygotuj mu strawę, którą lubi, a dokładnie ja to szybko zrobię. Weź koźlątko i wejdziesz do taty i powiesz, że jesteś jego synem Ezawem, jego pierworodnym i ona nałoży na ciebie ręce i pobłogosławi twoje życie. I wiecie, Jakub niedługo się zastanawiając, mówi, nie ma sprawy. Mamusiu, kochana, robimy. Zabił koźlątko, wpadł jeszcze na pomysł, no ale jak mnie tata dotknie, jestem gładziutki, a Ezaw ma włosy, to z tego koźląt zrobili sobie jeszcze takie włosienice na ręce, na kark, w miejscach, gdzie tam by tata mógł dotknąć i się zorientować, że to jest Jakub kłamca. No i Jakub idzie do taty. I zdobywa swoim sprytem, swoim kłamstwem błogosławieństwo. Wydaje mu się, że zdobył coś na tą chwilę bardzo wyjątkowego. I faktycznie dla Żydów błogosławieństwo ojca, błogosławieństwo osoby pierworodnej jest bardzo wyjątkowe i bardzo szczególne. I wiecie, Jakub to zdobywa swoim kunsztem manipulacji, kłamstw. I wiecie co, po tym wszystkim, po zdobyciu błogosławieństwa przychodzi Ezaw. Wchodzi do ojca i mówi, ojcze, zrobiłem tak jak mówiłeś, upolowałem, ugotowałem ci strawę, a teraz mi pobłogosław. I tata jest strasznie zdziwiony. Kto ty jesteś? Bo błogosławieństwo pierworodnego syna dałem temu, co był wcześniej. I wiecie, wtedy się dzieje coś niezwykłego. Przeczytam wam fragment ze Słowa Bożego. Jest zapisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 27 rozdział, 34 wiersz. A gdy Ezaw usłyszał słowa ojca swego, podniósł głośny, pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca, pobłogosław także mnie, ojcze mój. Moi kochani,
Ezaw sobie uświadomił w tym momencie dopiero, co stracił, jedząc pyszną zupę miski soczewicy. Wiecie, Ezaw dopiero sobie uświadomił w tym momencie, kiedy tata mu powiedział, ale ja już cię nie pobłogosławię tym, czym pobłogosławiłem twojego brata, osobę, która była przed tobą. Wiecie, w tej historii można powiedzieć, że spryt wygrał nad głupotą, naiwnością. I można powiedzieć, że Jakub w tym momencie był wygrany. Dostał wszystko, co najlepsze od swojego ojca. Tylko jest straszna rzecz. Z żadnej tej rzeczy, która została po jego tacie, nie mógł w 100% skorzystać. Dlaczego? Dlatego, że jak tak Ezaw zawył nad kłamstwem, w jego sercu pojawiła się chęć zabicia Jakuba. Ci dwaj bracia przez długie lata żyli w miejscu, gdzie było mało miejsca na Boże działanie. Mimo że Pan Bóg błogosławił Jakubowi, mimo że Pan Bóg był z Jakubem, ale to, przez co Jakuba przeprowadzał przez następne lata. Kojarzycie, jak trafił do swojego wuja? Trafiła kosa na kamień, ktoś powie. Trafił swój na swego. I Jakub tak porozmawiał ze swoim wujem i Rachela mu się tak bardzo spodobała, jego córka. I powiedział tak, wujku, będę pracował 10 lat. 10 lat będę pracował ciężko u ciebie, żeby dostać tą twoją córkę za żonę. Wiecie, kiedy pracował 10 lat i kiedy wyprawili ślub, okazało się, że poślubił starszą siostrę. Czyli musiał drugie 10 lat pracować ciężko u swojego wuja, żeby otrzymać tą kobietę za żonę, którą umiłował jego serce. Wiecie, nie dość, że uciekł. Musiał uciekać i chować się przed swoim bratem, Jakub. Nie dość, że nie był przy śmierci swojej ukochanej mamy. I ominęło go starość swojej mamy, której powinien pomagać, której powinien usługiwać, przy której powinien być. Wiecie, takiego syna się bardzo w tej kulturze szybko weryfikuje. Jeżeli ty nie jesteś w stanie się zająć swoimi rodzicami, zadbać o nich, to weryfikacja jest bardzo szybka. Twoim zadaniem jest po prostu to zrobić. Do tego zostałeś urodzony i powołany. Wychować dzieci i zatroszczyć się o rodziców. To jest numer jeden. A Jakub przez te wszystkie swoje mądrości, te swoje sprytności stracił coś, co było najważniejsze. I przez długie lata, przez to, że Ezaw był w stanie wzgardzić, a Jakub był w stanie sprytem postępować tak, żeby manipulować całą rodziną, jeden i drugi żyli w miejscu, w którym nie chciałbym, żeby żaden z nas mógł tam żyć. Ciągle uważać, ciągle patrzeć, ciągle się odwracać za siebie. To nie jest miejsce, w których powinni się znajdować dwaj bracia. To nie jest miejsce, w którym powinni się znajdować dwaj bracia. Dobra, Marek, ale gdzie jest recepta na to, gdzie powinni się znajdować dwaj bracia? I teraz przejdziemy do Nowego Testamentu. Pozwólcie, że ja trochę pokartkuję. Chciałem wam pokazać przykład, jak powinni, to jest przykład
To jest przykład też dwóch osób z rodziny. Wiecie? W Polsce jest takie używane, nie wiem, czy w każdym rejonie, ja jestem ze Śląska, się tego nie używało, ale słyszałem coś takiego, że się mówi brat cioteczny. Kojarzycie takie sformułowanie? Tak, są między nami ludzie, gdzie się tak mówi. No i mniej więcej jesteśmy przy takiej relacji dwóch ludzi, bardzo bliskiej. I wiecie, kiedy ja patrzę na historie biblijne i chcę, żeby Pan Bóg do mnie przez tę historię mówił, to się zawsze pytam, gdzie ma być moje serce? Wiecie? I jak ma moje serce na to patrzeć? I Pan Bóg mi podał dwa takie fragmenty. I będę mówił dzisiaj o dwóch wybitnych osobach na sam koniec. I chciałbym, żebyście Ezafa i Jakuba patrzyli na jako przestrogę, a na te dwie wybitne osoby patrzyli jako wzór do naśladowania. I będę mówił o Janie Chrzcicielu i Jezusie. Wiecie, że oni byli rodziną? I chcę wam pokazać, jak oni odnosili się w stosunku do siebie. Okej? A więc Jan Chrzciciel o Jezusie mówił tak. Ewangelia Marka, 1:7. A głosił, mówił, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on będzie chrzcił was Duchem Świętym. Czyli Jan Chrzciciel wyraża się o swoim bracie tak, nie jestem godzien rozwiązać mu rzemyka u sandałów jego. Ktoś powiedział, Marek, ale zagalopowałeś się. On mówił o Zbawcy, on mówił o Jezusie, on mówił o kimś, kto był po to posłany na świat, żeby zbawić ludzkość. Go nie można wsadzić w żadne ramy. Okej, otwórzmy, zaraz wam powiem, gdzie. Mateusza 11:11. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiasty się narodzili. Większy od Jana Chrzciciela. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A Jezus Chrystus o Janie Chrzcicielu mówi tak, zaprawdę powiadam wam, nie powstał większy z niewiasty niż Jan Chrzciciel. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. Chcę ci powiedzieć, na koniec dzisiejszego nabożeństwa, że Jezus Chrystus daje dzisiaj nam wyzwanie. Jezus Chrystus daje dzisiaj nam wyzwanie. Najmniejszy w Królestwie Niebios, czyli ty i ja, powinniśmy dawać większą jakby sobie skalę niż Jan Chrzciciel. Powinniśmy mieć serce ciągle z nastawieniem do tego, kto jest większy ode mnie. Traktować wszystkich większych od siebie, z większym szacunkiem, z większą miłością.
Czy jesteś w stanie dzisiaj tak podejść do każdej rzeczy, którą powierza ci Pan Bóg w twoim życiu? Wiecie, jakieś 30 lat temu mówił mi tata dokładnie takie słowa. O tobie będą świadczyć takie rzeczy, jak podchodzisz dzisiaj do nauki, jak podchodzisz do tego, jak słuchasz rodziców, jak podchodzisz do tego, jak słuchasz nauczycieli. I po kolei można by było wymieniać, jakim jesteś tatą, jakim jesteś mężem, jaką jesteś żoną. O tobie będą świadczyć takie rzeczy. To podaje przykład. Czy jesteś rzetelny w tym, co Pan Bóg ci powierza? Może to będzie najdrobniejsza rzecz. Może Pan Bóg ci powierza naprawdę najśmieszniejszą rzecz. Chorą sąsiadkę, która jest za drzwiami obok i potrzebuje każdego dnia herbaty i rozmowy. Może to jest taka drobna rzecz. A od tej herbaty i od twojej rozmowy jej się zmieni cały świat. I być może ty nie będziesz oglądał zmienionego świata w jej życiu. Ale kiedyś w niebie się spotkacie. Czy jesteś w stanie sobie poprzeczkę postawić? Nie byle jak. Tylko naprawdę wysoko. Tak jak Jezus oczekuje od nas dzisiaj. Najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy od Jana Chrzciciela. Najmniejszy. Zobaczcie, jak wysoko Jan Chrzciciel stawiał poprzeczkę, jak on mówił o Jezusie. Co ty dzisiaj mówisz o swoim bracie, o swojej siostrze, o swojej mamie, o swoich dzieciach, o swoim sąsiedzie, o swojej przełożonej w pracy? Wiem jedno, że jak Pan Bóg przychodzi i zmienia życie, to nie ma byle jakości. To nie ma byle jakości. Jak On cię stawia w danym miejscu, to bierzesz i wykonujesz pracę. Nie ma czasu na to, że jestem słaby, że jestem zmęczony. Nie mówię, że takie miejsca nie mają miejsca, że takie sytuacje nie mają miejsca, kiedy masz dość, jesteś słaby, jesteś zmęczony. Ale zasada jest jedna. Nie bój się i nie wstydź się nigdy przyjść i poprosić o modlitwę, bo takie rzeczy jest w stanie zmienić tylko żywy Bóg. Nikt inny. W momencie, kiedy się zamkniesz i uciekniesz, to będziesz miał trudne mnóstwo lat. Trudne mnóstwo lat przed tobą, aż przyjdzie moment, w którym będziesz mógł się pochylić i pomodlić i zmienić swoją postawę do tego, co ci Pan Bóg powierza, do tego, co ci Pan Bóg daje. Moi kochani, na tym zakończę dzisiejsze słowo. Mam nadzieję, że to, co Pan Bóg będzie wam powierzał i to, co Pan Bóg będzie wam stawiał przed oczami, potraktujecie z jak największym szacunkiem. Wykorzystacie każdy moment i każdy aspekt. A jakąkolwiek byle jakość odrzucicie i zamkniecie i nie będziecie do niej wracać. Albo coś jest nowe i rzetelne, a na byle jakości się nie buduje. Nie ma takiej opcji. Dziecko Boże, na byle jakości nie buduje nic. Ja się pomodlę. I kończymy dzisiejsze nabożeństwo. Chcę wam wszystkim życzyć miłych wakacji. Miejcie dobry czas. I pamiętajcie o jednym. Nie budujcie na byle jakości.
budujcie zawsze na Jezusie Chrystusie i na Jego powołaniach, na tym, co On wkłada w serce. Bo byle jakość zawsze będzie męczyć i przeminie. I tego nie będzie. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy dzień, Panie Jezu, za to, że jesteś wspaniałym Bogiem, Panie, za to, że Ty się nie zmieniasz, Panie Jezu, i że Ty kładziesz wysoko poprzeczki, Panie Jezu. Ja Ci dziękuję, że jesteś wspaniały, Panie Jezu. Ja Cię proszę o każde serce tutaj na tym miejscu, każdej osoby. Dotykaj, przemieniaj, Panie Jezu, i spraw, żeby te słowo wykonało pracę. Niech Tobie będzie chwała i cześć. Amen.